Paweł Ziemkiewicz do rzeczy i Roman Mańka, magazyn Ambasador. Witam panów bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Na i początek... Fundacja Fibre, jeżeli chodzi o mnie, ja reprezentuję. Witamy jeszcze raz. Witam. Chciałam zapytać o kwestie dotyczące tych manifestacji, które miały miejsce dzisiaj w Warszawie, bo jestem bardzo ciekawa komentarzy panów. Nie, no właściwie nic zaskakującego. To znaczy, jeżeli policja mówi, że 30 tysięcy, a pan wiceprezydent z Platformy liczy, że 250 tysięcy, no to rzeczywiście są to widełki większe niż zwykle. Zazwyczaj było tak, że policja mówiła 20, ratusz 50, Gazeta Wyborcza 100 tysięcy, a Washington Post potem pisał, że 500 000 ludzi w Polsce wyszło przeciwko PiS-owi na ulicę. Ale tutaj sprytniejsi organizatorzy byli niż poprzednio, nie robili tego na błoniach Stadionu Narodowego, tylko na ulicy, gdzie jest, no po prostu widać, że jest dużo ludzi. Natomiast jak dużo ich jest, to trzeba by oceniać z helikoptera, no a helikoptera zdjęć nie mamy. Dla mnie jedynym zaskoczeniem to jest stosunkowo duża liczebność tego antymarszu Odwagi Polsko, antyunijnego. No jednak pokazuje, że w momencie, kiedy Jarosław Kaczyński przeszedł na pozycje unijne, czy euroentuzjastyczne, bo właściwie nigdy nie był eurosceptykiem, ale taki powiedzmy ze względów taktycznych podkreślił ten swój unioentuzjazm, to jednak otwiera się pole dla ludzi, którzy odczuwają boleśnie te pomysły wmuszania mniejszym krajom imigrantów, takiego gwałcenia demonstracyjnego ich woli. No naprawdę na tym spodziewałem się jakieś pikiety, no 50-osobowej, a tu było naprawdę sporo ludzi. 4,5 tysiąca osób, tak mówili. Ja nie podejmę się szacowania liczby osób. Uważam podobnie jak pan redaktor, że tak duża rozpiętość w liczbach podawana i przez policję, i przez przedstawicieli samorządu jest niepoważna i to pokazuje, że w tych ocenach jest pewnego rodzaju stronniczość. Dlatego też nie będę mówił o liczbach. Natomiast co do samej oceny tych protestów, to jestem w dość ambiwalentnej sytuacji, bo po pierwsze jestem zwolennikiem zmiany konstytucji. Ta konstytucja, która obecnie funkcjonuje w Polsce, nie podoba mi się. Ona jest z wielu względów zła i w dużym stopniu doprowadza do kryzysów politycznych, źle rozgranicza władzę, tworzy taką nieczytelną sytuację. Zresztą w różnych eksperckich diagnozach i raportach widzimy to, że jednym z czynników tam podawanych jest właśnie nieład konstytucyjny, z którym mamy do czynienia. O tym mówi zarówno profesor Jerzy Hausner, jak o tym mówi również premier Morawiecki w swoim programie odpowiedzialnego rozwoju. A więc tutaj, jeżeli chodzi o konstytucję, to jestem jej przeciwnikiem. Natomiast stoję na stanowisku, że jeżeli mamy coś zmieniać, to musimy mieć do tego mandat silny i musimy to zrobić zgodnie z procedurą. Prawo i Sprawiedliwość nie kwestionuje ich mandatu do sprawowania władzy, bo wygrało wybory i prezydenckie, i parlamentarne. Tu nastąpiła koniunkcja tych wyborów i na pewno legitymizowała się w sposób demokratyczny, to trzeba podkreślić, ale nie ma mandatu w tej chwili do zmiany konstytucji i do działań niekonstytucyjnych, a w niektórych aspektach tego rodzaju działania miały miejsce. Chodzi mi szczególnie o Trybunał Konstytucyjny, gdzie prezydent nie zaprzysięgł wybranych sędziów, gdzie są różnego rodzaju kwestionowania decyzji Trybunału, niepublikowanie wyroków Trybunału. No to wszystko spowoduje, że ten ład konstytucyjny jest łamany. Dlatego też mówię, moja sytuacja jest ambiwalentna, bo z jednej strony jestem przeciwko konstytucji, ale z drugiej strony, jeżeli mamy ją zmieniać... Ale przeciwko jej łamaniu też. Tak, ale jestem przeciwko jej łamaniu, tak, dokładnie jak pan redaktor powiedział. Niestety nie mogę zadać więcej pytań, bo już nie mamy czasu. Chciałabym jeszcze dowiedzieć się jednej rzeczy, więc już po czasie zapytam o to, jak panowie oceniają pomysł Jarosława Kaczyńskiego, by spotkać się na czacie z internautami. To jest dobry pomysł, tylko że nie jego, bo przecież to samo zrobiła poprzednio Platforma, kiedy Jarosław Kaczyński wygłaszał bardzo ważne przemówienie sejmowe, to go zatweetowała i zarzuciła media tweetami, które tam cały zespół ludzi od razu jakby bezpośrednio odpowiada na poszczególne tezy Jarosława Kaczyńskiego. No, pomysł był dobry, w związku z czym teraz go PiS wykorzystał. Ja uważam, że Kaczyński zrobił tutaj krok do przodu i dobrze się wstrzelił w ten dzisiejszy dzień demonstracji, gdzie opozycja poszła drogą tradycyjną, a więc manifestowania, demonstrowania, a Kaczyński wszedł w sieć, w internet, prawda? Próbuje komunikować się w ten sposób, a więc on z jednej strony pokazuje, że jest nowoczesny i w ten sposób kontrastuje się z opozycją, a z drugiej strony on w takiej, można powiedzieć, wewnętrznej rywalizacji ucieka prezydentowi Dudzie i premier Beacie Szydło, bo pokazuje, że jest rzeczywistym liderem tego obozu, który wyznacza kurs polityczny jego działania. A ktoś tego nie wie? Nie, no oczywiście, to jest fakt, ale ważne jest potwierdzenie.
W polityce bardzo ważne jest potwierdzenie. Tyle wydarzeń dzisiaj, że ze wszystkim musimy się spieszyć. Ja bardzo żałuję. Rafał Ziemkiewicz i Roman Majka. O 15.30 debata trójstronna, której też nie byliśmy w stanie Państwu pokazać, bo musieliśmy powiedzieć o bieżących wydarzeniach, ale już teraz o 15.30 będą mogli Państwo posłuchać trzech ważnych stron w ważnych kwestiach. Proszę zostać z nami. Zapraszam. Wspaniałych